motherfucking speaker. Yep. Cześć, siemanko, witam was, ja jestem Garaj. Niewiasty szaleją, staniki lecą na scenę. A tu już jest 17 odcinek, na który was bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj zajmiemy się misjami, bo czas najwyższy skończyć tą serię. Tak sobie pomyślałem, że każdy następny materiał będzie poświęcony tylko i wyłącznie Prototype 2. I mam nadzieję, że będziecie z tego zadowoleni. O, jest już misja. Co tu nas czeka? Dr. Archer's last known location. Archer's gone. She and her team disappeared after Heller killed Koenig's people. Last member of Archer's team to go dark was a Dr. Gutierrez. I'll send you his last known coordinates. Roger that. No i mamy misję. A Maze of Blood. No i dążę do tego właśnie, żeby zakończyć jednak tą serię. I teraz dlatego każdy odcinek... Może inaczej, każdy materiał, który będę wrzucał, będzie właśnie materiałem z Prototype 2. He used to work for Archer. If I can find him, I can find Archer. Maybe get to the bottom of this white light project. Okay. Watch your back, James. Mercer is still out there. I don't think he'll take kindly to your messing with his plans. I'm not afraid of him. Dobra, znamy ostatnią lokację Gutierreza, ale czy go tam znajdziemy, to... To raczej nie jest jakieś tam pewne, aczkolwiek zobaczymy. Oh shit, dobra reakcja na mój widok. Przyzwyczaiłem się do tego, że każdy tak reaguje na mój widok. O, co on robi? A to skurczybyk, zobaczcie. Zrobił zięcia swojemu zawodnikowi. Holy fuck. Ale się zupa polała, ja pierdzielę. That is the shit. Dobra. Skaczemy sobie na dół teraz. A muszę huntnąć go. Biobombera, on się nazywa Biobomber. Fajna nazwa. Zaraz go zgarajujemy. To jest nowe słowo, które wymyśliłem na to, co za chwilę mam zamiar z nim zrobić. Gdzieś sobie tutaj ucieka skurczybyk. O, widzę go. Gdzie tam ucieka? Spaceruje sobie frajer. A jest pod osłoną tutaj swoich koleżków. Cały czas go obserwują, więc nie mogę go skonsumować. Ale nie na długo. Będę twoim cieniem. Ho! Widziałem. Jesus, ale gej. No cóż, z gejami też trzeba walczyć. Mam mało życia, nie podoba mi się to. Muszę sobie włączyć te drillki moje ulubione. Jakiegoś upgrade'a chciałbym, bardzo mi się przydał. Y, come on! Dobrze, Heller. Zajebiście. A patrzcie, w niego strzelają. To mi się podoba. W końcu pierwszy raz strzelają w niego, a nie we mnie. Może dlatego, że ma beznadziejnie wygląda jak pedał. Geowskie okularki. Mam nadzieję, że... Albo to nieważne. Nie chciałbym tu nikogo urażać. Życie potrzebuje, wiecie? I to na gwałt. Trzeba skonsumować jakiegoś zawodnika wagi lekkiej. Ten jest dobry, ten jest dobry, ten jest dobry. Ten smachuje jak grochówka. I możemy podążać za naszym celem. Gdzie nasz cel jest? Oj, chyba za nami. Frajer nawet się nie boi. O ty! Ale mu zrobiłem ziazia. To dosyć mocne. Fryzurkę to bym mógł sobie zmienić, chłopak. Okej. Now you know to take every possible precaution for this one, right? Harry, this message is from Dr. Koenig and Dr. Archer, and you know where it's going. You think I'm gonna take a chance on disappointing Alex Mercer? Good. Deliver this to Base Adams. Don't waste any time. No proszę, dostałem acquired by a bomb. Cokolwiek to znaczy. Zaraz sobie sprawdzę ładnie. A incoming call. He was taking a message from Dr. Archer to someone at Base Adams. I'm going to see if that someone is Gutierrez. Kurwa, no ciągle gadają, nie mogę nic mówić. Muszę tego Gutierreza znaleźć w końcu. Teraz pewnie będzie misja, w której będę musiał użyć biobomba. Swoją drogą bardzo ciekawie to wyglądało.
Zobaczymy, czy to jest efektywne dosyć. Założę się, że nie będę za często tego używał. Ale jakieś tam urozmaicenie, a tak ogólnie to te misje są strasznie powtarzalne. Okej, okay, jesteśmy w tym punkcie. I co teraz? Aha, mamy upolować kontakt Archera. O, jest bardzo blisko. A jednak, wiedziałem, teraz będę musiał wysadzić ich tutaj. Dobra. Kamuflaż mam, więc jest okej. Żadnego alarmu nie wzbudzę. Właściwie to co? Przecież to tylko skacze, latam i tak dalej. Wcale to nie wygląda jakoś podejrzanie. I co teraz? Mam tapnąć... tapnąć mój cel, kiedy będę za nim i nacisnąć X. No tapuję. Aha. X? Wstrzepiłem mu. Hifa mu wstrzepiłem. Patrzcie, jak to działa właśnie. Przyciągnęło, wszystko rozjebało. Zepsuło. Mam jakiś bonus. Damage Archers Contact. A, z Biobomb Grenade. Teraz co to jest Biobomb Grenade? Czyli co? Wstrzyknąć? Mam mu to? Ale biją mocno. Skurczypiki, dobrze, że ich strzelają w nich, znaczy się. Ci są po troszku po mojej stronie. Troszkę mniej, kiedy ich zjadam. Najważniejsze, że dużo experience dostanę. Tego bonusa chciałbym zrobić. O, może dzisiaj bonusy porobię jeszcze w trakcie. Żeby nie było, że jestem jakimś skończonym lamusem. Ciężko się skupić robiąc bonusy i mówiąc jeszcze do tego. Tak to wiadomo, wygodnie jest o wiele, kiedy się skupię typowo tylko i wyłącznie na walce. No ale spróbujemy. Najwyżej mi się nie uda. No jak ja mam to zrobić? Przecież... Przecież jako teraz nie mogę mu tego wstrzepić. Y. Nie mów tak do mnie. O ja. Napierdoliłem mu. No i co? Koniec. Dupa. Pewnie wrzucić miałem w niego. Jakimś tym zarażonym. Na pewno. A mniejsza od... Archer simply needs the exact process. It'll really do this thing. What you described, rest assured. As soon as he makes the connection, Mercer will control every last drop of white light in existence. Right down to the molecular level. No, trzeba przyznać, że ta armia Mercera działa na niezłą skalę już. Dobra, failed mam. Kurde. Trudno, zrobię następnym razem jakiś inny bonus. Co misja jakoś, jakieś są zawsze. Pyk! Tak powinienem zrobić pewnie. Rzucić sobie teraz. Jebut. Widzicie? Żeby nie było, że nie wiedziałem. Po czasie, ale się liczy, no. Dobra, wychodzimy. Szkoda czasu. Muszę troszeczkę się pożywić. Dobra. Pytanie, czy jakiś tutaj strike team za mną będzie. Nie, już jest okej. No, zobaczymy, czy nam odpowie. Jasne, już to widzę. Co Mercer robi z White Light? Może i będzie. Czy to będzie oznaczało, że będę miał więcej enkanterów niż tylko jednego? O kurczę, jakaś kopuła. Jest to fajny budynek. Takiego jeszcze nie widziałem. O, jest tutaj, stoi skurczybyk. Aha. O, ty. Ah, Jimmy Heller. I've heard so much about you. I wondered if I'd get the pleasure. Yeah, that's great. Tell me where Archer is right fucking now. Not even if you ask politely. Ma jakieś pieski przy sobie. A ten akcent śmieszny. Please come again. Typowo chińsko-koreańsko-japoński. Trzech ich jest, no tutaj walka będzie jakoś... Nie mogę dać dupy, jak to się mówi potocznie. I mam nadzieję, że tak się nie stanie. Dlatego sorry, ale muszę się skupić. Dlatego użyję Devastatora. Tak to się robi. U nas na wsi. Moja niezniszczalna tarcza. Przeskok. Reversal. I znowu tarcza.
A tam giną biedni cywile. Kurczę, żal mi was. No ale niestety. Troszeczkę ofiar to wymaga, muszę się przecież żywić, żeby tu wszystko ogarnąć. Kolejny? Temu czas napieprzyć. Trzymaj to. Taki mądry byłeś. A tamten się patrzy z tyłu. Taki z niego obrońca tchórz. Dr. Archer, has your team accomplished their goal? Implementation is 98% complete, Dr. Mercer. Virtually every existing store of white light has been treated. Not good enough. I want all of it. You want me to go back? Sir, the risk of exposure is... The risk if you don't go back will be far greater. Yes, sir. Mercer tutaj twardą ręką wszystko trzyma. Bardzo dobrze. Też bym tak robił na jego miejscu. Zobaczcie, zostawiłem jakąś kupę na środku. A jeszcze jeden. Bardzo fajnie, już by mi się nudziło. Podobają mi się te walki z tymi mutantami, bo są bardziej wymagające. A nie lubię tych walk z Juggernautami, bo to strasznie mocno biją i robią takie dziwne ataki z nienacka. Mission completed. To mi się podoba. I nie tracimy czasu, jedziemy dalej. But this white light thing sounds like Mercer's fucked with all of it. My God. If we find Archer, maybe we can do something about it. I'll tell Athena to keep looking. I'll go back to Rooks. She's bound to turn up. Alpha Wolf. Kolejna misja do zrobienia. Ale jeszcze mam chyba misję z tą laseczką, o ile sobie dobrze przypominam. Może być całkiem fajna. Zobaczymy. Black box nearby. Szukam czy nie szukam? Może postaram się poszukać jakiegoś black boxa. Całkiem niedaleko tutaj to widzę. 178, 75 stóp. Gdzie to może być? Muszę zobaczyć jakoś, w którą stronę to rośnie, a w którą maleje. To chyba taki najpewniejszy sposób jest na to, żeby to znaleźć. Wiecie co, nigdy nie byłem entuzjastą tego, nie byłem fanem szukania jakichś znajdziek i tak dalej, czy tam w GTA, czy gdziekolwiek jest. Przerost formy nad treścią mi się wydaje, to nie ma żadnego sensu, tutaj takie zapychacze według mnie to są. Ojejku, strasznie. A teraz został wydymany przez jakiegoś mutanta. Jak mi przykro. Ups, to byłem ja. Kiedy jakieś nowe umiejętności? Coś nowego. Te biobomb to jest jakiś taki pikuś. Wcale nieprzydatne. W takim ferworze walki w ogóle nieprzydatne praktycznie. No co będę nabijał? Chociaż może. A równie dobrze mogę ten drill używać. Tak naprawdę ten sam efekt. O, jest misja. S jak seks. To lubię. Black. To jest laska nasza. You know what I'm talking about when I say lair? Yeah, filthy fucking hole in the ground full of things that want to kill me. I can't wait. Will you please take this seriously? The longer it drags out, the more likely Mercer is to find out about it. Well, shit, I sure don't want to make you mad or anything. Tyle konfidentów wokoło, nie wierzę, że on o tym nie wie. O ile w ogóle ona nie jest skorumpowana. A Nest of Vipers, o to już widzę, że teraz dostaniemy się do jakiegoś lera pewnie znowu. Oczywiście, miałem rację. To idziemy. Ciekaw jestem, co nas tutaj czekać będzie. Incoming call. Yeah, don't worry. I'll be seeing you real soon. And then what? You kill me? And then what do you do after that? No, będę wybijał po kolei wszystkich. Then I kill Mercer. I see. And even if you have to kill thousands of people to do it, you're quite the hero. Did I say I was a fucking hero, you piece of shit? Mistrz ciętej riposty. James Heller. Dobra, jest tutaj znacznik i to mi się podoba. O, ten wygląda jak z Harry'ego Pottera, ten jeden. Skąd oni biorą tych, kurde, tych modeli? A zjebał do środka. O, macuszka. Hydra. Nie lubię tego, bo to napierdziela we mnie wszystkim, co ma pod ręką. Co nie zmienia faktu, że trzeba się tego pozbyć. A to już na luzaka.
porzucamy sobie troszeczkę w nią czymś. Albo ona we mnie. No. Kamera tutaj się nie popisuje niestety. W nią? Trafię? Fuh, co to miało być niby? O coś się odbiłem. Rzucę żywym mięskiem. A ona złapała. Mądra jest chubana. Nie rzuca we mnie tym. Wyrzutnia rakiet by mi się tutaj w tym momencie przydała. Kurde, bo kręcę się jak Żyd w pustym sklepie. Taksówka zaraz poleci. Oj, udało się. Trochę życia wziąłem, ale nie za dużo. A oni jeszcze we mnie napierdzielają. Zamiast mi pomóc. Chłopaki, ja jestem po waszej stronie prawie. Oprócz momentu, w których was zjadam. Ale chaos, ja dziękuję. Już połowy życia nie mam. Skup się, Garaj, skup się, co to ma być? To mnie zabawa. Ups. Ale przyjąłem to dzielnie na klatę. Trzeba się trochę pobawić, co nie? Mało akcji dzisiaj robię. Musi być jakaś ładna akcja, chociaż jedna. Ładnie mi dewastator narósł i to był właśnie plan. Zaraz sobie podejdę, użyję go. Zobaczymy, czy jaka mądra będzie. I co? Dostała. Kurczę, ale chyba za dużo jej to nie wzięło, tak mi się wydaje. Ile ona ma życia? O fuck, co to jest? Wypuścili mięso armatnie, żeby pomogli. Muszę się go pozbyć. X, szybko, zdążę? Zdążyłem. Jump. Haha, udało mi się. Ale to było epickie. Kolejny brawler. Kurczę, mówiłem was, że was uwielbiam brawlerki. Booms. Dobra. Najlepiej to jakbym skonsumował brawlera, dużo życie mi odnowi. Jak to zrobić w tym całym zamieszaniu tutaj? Cholera jasna. Więc jeszcze kolejny za mną tutaj biegnie. Myślałem, że go sprzątnąłem. Zobaczcie, co tu się dzieje. Masakra. Rakiet launcherów napierdzielają cały czas. Ale dobrze, dosyć życia szybko mi schodzi. Mam upgrade'owane te klawy do levelu, nie pamiętam, chyba drugiego. Jest dosyć wystarczająco na te brawlery. No, ładnie. Skonsumowałem go, trochę życia dostanę. Fu, nawet więcej niż trochę. Czas zająć się z powrotem... Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jest B. Szybko! Pięknie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Zobaczcie, mam całe życie, teraz mogę zabawić się z Hydrą. I to by było na tyle. Dodge. Jeszcze żyje. Ale nie na długo. Iż ma to w końcu. Dobra. Po wszystkim. Czas wejść do środka.